No witajcie, witajcie moi drodzy, w ten zimowy dzień. Przychodzę przed południem się przywitać z wami, no bo już dawno, dawno wstałam, ale trzeba by się przywitać, a człowiek zajęty pracą i zapomina o tym, a przecież ja o was nie mogę zapomnieć, więc póki jeszcze śnieg, chociaż u nas dzisiaj mroźno jest, to ten śnieg jeszcze poleży, ale jest tak malutko, tak przypruszone tym śniegiem tylko, także trawę widać. Ale witam was serdecznie. No i lecimy z tym dniem, nie? Bo wczoraj chyba się nie przywitałam, tylko tam się pokazywałam, a się nie przywitałam z wami. Także dzisiaj już nie zrobię tego błędu. No i za chwilę wam pokażę, już chowam te pierniki do słoja, żeby one nie wysuszyły się po prostu. No i wyszło mi cały ten słój. Oczywiście musiałam utrząsnąć, żeby one się dobrze tam poukładały w środku. I tak jeszcze na dole gdzieś widzę, jest jakieś przerwy są, no ale teraz nie będę tego ugniatać, bo bym się połamały. W każdym razie trząsłam, aż powtykałam wszystkie te pierniki. Mam nadzieję, że teraz sobie tutaj poczekają, aż będą lukrowane i będą dalej mięciutkie. No. To ja się teraz zabieram za śniadanie moje, no i zobaczymy, co dalej potem będziemy robić. Tu jeszcze muszę to zrobić, bo chcę schować ten piasek, bo to jest morski piasek, przywieziony, to jest pamiątkowy. I te wszystkie muszle, które też są przywiezione przez męża z arabskich krajów, z arabskich plaż. Także sobie to znowu schowam, będzie to czekało do lata w słoiczku. A tutaj prawdopodobnie dam sobie multum bombeczek malutkich. No to też będzie taka ozdóbka. No, a teraz biorę się dalej do pracy, bo czas ucieka. No i czas, żeby to przelać, ten barszcz, żeby nie był za kwaśny, bo to w kuchni ciepło jest. Tu sobie odstoi, odkapię, a potem to włożę wszystko do, się wleję do butelek. No, spadaj. Jeszcze, no, butelka się już prosi, już tam jedna wypada. Dobra, na razie tak. Bo i tak tu się dużo nie mieści. A poza tym nie chcę, żeby to miało styczność. No i za chwilę przeleję sobie do, wiecie. No i będziemy przelewać. A, miałam sitko do tego wziąć. Zatrzymam sobie to. Tak, sitko znalazłam. No i będziemy przelewać. I pójdzie do lodówki. Ja bym musiała opaść, a tu jeszcze mam. Jeszcze sobie dam też tu do szklaneczki, bo dzisiaj jeszcze nie piłam. Ale miałam tu jeszcze jeden taki słoiczek, znaczy słoiczek, buteleczkę taką. Jest. Taką mniejszą troszkę z syropu. Ostatnio był tutaj syrop z czarnego bzu. A teraz będzie
barszczyk. To sobie będzie kapało. Jeszcze bym to musiała... Oj. Tak może tu dam, żeby to, co tam jest do spłynięcia, żeby spłynęło. Mam nadzieję, że to nie przewróci, nie runie. No, przy mnie to jest wszystko możliwe. Tutaj to wlejemy i w sumie tak jeszcze zaraz będę to odlewała do szklaneczki, żeby się napić. To na razie niech tutaj jest, bo jeszcze tam to, co odkapię, to tam jeszcze będzie trochę tego. A ja teraz śniadanko sobie robię. I wleję sobie, zanim będzie śniadanie, wleję sobie troszkę barszczek. Tak tyle zawsze piję. Tym bardziej, że ten barszczyk to już muszę zostawić na święta, bo nie wiem, czy mi jeszcze ukiśnie przed świętami. O. No i to zaraz idzie do lodówki, nie do zamrażarki. I będzie. I samo zdrowienie. Nie wiem, czy mnie widać, czy nie. Jeszcze jestem niepomalowana, ale to nie szkodzi. To zdrówko. Pychotka. Tego nie idzie pić po łyczku, tylko to jak się człowiek przyssie, to musi wypić do końca. No. No i przyszedł czas na kalendarze, na otwieranie kalendarzy. Zrobić co zrobić, a potem zająć się swoją robotą. Jeszcze na mnie śniadanko czeka, ale najpierw kalendarze. Tak więc poszukamy sobie dziewiąteczki, dzisiaj szukamy. No. Tej herbatkowej sobie się nie przygotowałam. Mam nadzieję, że znajdę tam. Oj, dziesiątkę nie wyciągnęłam. Chodź z powrotem. Taka żółta jest. I zaraz zobaczę, czy mam gdzieś tutaj tą kartkę. O, jest. A ściąga. No to mamy dziewiąteczka. Zielona herbata z cytryną. Tak, tutaj mam zieloną herbatę z cytryną. To już sobie tutaj odkładam karteczkę tu i teraz może weźmiemy się za ten kalendarz. No patrzcie, co za lampa. Dobra, możesz nie świecić, wcale mi nie jesteś potrzebna. Dziewiąteczka. Może tym razem z tej strony sobie stanę, może będzie lepiej widać. I teraz patrzymy, o, widzę dziewiątkę tu. Znowu czerwona. Fajnie, bo ona miała bardzo fajny zapach, taki troszkę jak jabłko smażone, znaczy jak szarlotka troszkę, o tak, jak pieczone jabłko. Pachnie fajnie, bo ta wczorajsza bardzo fajnie pachniała. Od razu, jak już tu jestem z tej strony, to biorę kalendarz od kropki. Też mi się wydaje, z tej strony będzie lepiej, bo tu jest ten. I teraz patrzymy, kółko wam się odbija, może tak. O, tu mamy dziewiątkę. Tu są dzisiaj znowu te paluszki. Tak, a ja mam palce z tego, z buraka. No ale trudno. Tam złapałam buraczka i tak, no trudno już, nie? Mówi się trudno, kocha się dalej. Kalendarz teraz ten. Szukamy dziewiąteczki. Gdzie ona jest? Wczoraj ją widziałam. Tutaj co tu jest? Tutaj jest bez numeru, nie, to jest 19. Dziesiątkę widzę. Jedenastkę widzę.
Czemu to tak jest? O, tu jest. Że zawsze ten numer, którego się szuka, to go nie widać. Może tak one lubią wyskakiwać. Dzisiaj zielony cukiereczek. Tak. To odłożymy tu. O, i tu nam się dziewiątka tak odwinęła. To już nie muszę. Chociaż tego pierniczka to wam tutaj pokażę jeszcze. Może z tej strony będzie lepiej widać. Serduszko. Tu jest M albo W. W to by było tak. To M, to jest Mareczka. Chyba. Albo ktoś, kto kocha Mareczka. A Mareczka wszyscy kochają. No i tak. To teraz jeszcze czytamy sobie z tej strony. Trochę mam za luźną tą buźkę, wiecie? Ale nie szkodzi. Lepiej za luźną niż za ciasna, nie? I tutaj mamy cytat dnia. Życie naprawdę naśladuje sztukę. Życie naprawdę naśladuje sztukę czasami. A im prymitywniejsza sztuka, tym lepsza imitacja. I to powiedział Stephen King. To ten autor książek, nie? Mój zięć bardzo lubi te książki, ale się nie mylę. Tego autora. I tutaj mamy tak. Ja mam trzech zięciów. Teraz sobie myślcie, który? No. A zadanie na dziś. Książka, która kojarzy ci się ze świętami. A właśnie, tam się patrzyłam na komentarze i nikt nie napisał komentarza na zadane wczoraj pytanie. Takie właściwie to nie musieliście, to nie był obowiązek, ale mogliście coś napisać. Tam zdaje się było jakieś fajne skojarzenie ze świętami, czy coś takiego, nie? Co wam się kojarzy ze świętami, czy nie, nie co się kojarzy? Musielibyście się wrócić, bo nie wiem, gdzie ta karteczka jest. Coś o świętach. Fajne zdarzenie ze świąt. Coś takiego było. No a tutaj książka, która wam się kojarzy ze świętami. Tych książek, zwłaszcza tych babskich, to jest bardzo dużo tak zwanych babskich. No to wiadomo, że przed świętami, no to wszystkie autorki wydają jakąś świąteczną wersję, nie? Także z tym nie ma problemu, jeśli ktoś czyta takie książki, bo jeśli ktoś czyta inne książki, no to nie wiem, czy tam są jakieś wątki świąteczne, pewnie tak. No, także tutaj mamy chyba wszystko, nie? Wszystko żeśmy ogarnęli, zaraz jeszcze przeczytam kartkę z kalendarza i zasłużę na jedzonko. No, a potem się biorę za dywanik. To na razie, do za chwilkę. No i kartka z kalendarza na 10 grudnia. To jest 344 dzień roku i to jest piątek. Imieniny obchodzi Julia, Menas oraz Andrzej, Bogdał, Bogdan, Daniel, Donat, Eulalia, Grzegorz, Judyta, Loretta, Maria, Maur, Melchiades, Tomasz i Unirat. Oj, ktoś mi wskoczył. A tam mam tą torebkę z tego, z kalendarza i kropka mi wskoczyła na plecy. Dobra, przysłowie. Suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i lato. Świt o 6.51, a wschód o 7.32. Zachód słońca 15.26 i zmierzch 16.06. Nietypowe święta, dzień bota, dzień praw człowieka i Światowy Dzień Futbolu. Dzień bota, może sobie przeczytamy, nie? Bot to inaczej program wykonujący określone czynności w zastępstwie człowieka. Czasem ułatwia więc nam życie, ale to delikatny temat. Co bowiem, jeśli boty będą w stanie wyręczać nas przy każdej czynności, nie tylko w sieci? Ciekawe, nie? Troszkę niebezpieczne. Komputery i w ogóle to są potrzebne rzeczy, takie, no, ale troszkę też, jak się patrzy na te filmy science fiction, no to troszkę też może się to ziścić, nie? W ogóle dużo takich katastroficznych filmów, które kiedyś były katastroficzne, tak się tylko oglądało,
tak teraz często jest w rzeczywistości. Cytat dnia. Zmień nawyki myślowe, a odmienisz swój los. I to powiedział Joseph Murphy. No i to wszystko z kalendarza. Tutaj Wam od razu pokażę moje dzisiejsze śniadanko. Już troszeczkę napoczęłam, bo już nie mogłam wytrzymać. Tu sobie kładę ręczniczek, bo ja często, jak nie mam ręczniczka, to tu wszystko ubrudzę. A jak mam podkładkę czy cokolwiek, to mi się nie ubrudzi. Dwa jajusia z musztardką, solą. Tutaj sałatka, pomidor, papryka, ogórek, cebula i ser pleśniowy. Wszystkiego po troszeczku. W sumie zrobiła się miseczka. I dwie paróweczki z pikoka. Tam 90 parę procent mięsa, 95 czy ileś. No i ciutek musztardy i tej, no wiecie, keczupu. A tutaj nie wiem, czy mówiłam, że jest majonez, sól, pieprz i czosnek granulowany. To wszystko. Także teraz się zabieram za jedzenie, a potem za robotę. Tutaj meblościankę już też mam zrobione wszystko. Wymyte. Jeszcze tylko liście zostały, ale to jak będę dekoracje dawała, no to liście schowam i wtedy tam coś innego pójdzie. No i tak to wszystko jest zrobione. No, zegar trzeba będzie nastawić. I tak, pogody Wam przed chwilą, niedawno Wam pokazywałam, nic się nie zmieniło, jest buro, szaro i ponuro. No i tak, mąż ostatnio coś jest do tyłu z kalendarzem, znowu wczoraj nie otwarł okienka z herbatą, bo pił tą przedwczorajszą. Oczywiście cukiereczek to zjadł. No, to by było na razie tyle. Teraz się zabieram za konsumpcję. A jeszcze chciałam Wam pokazać, o, ledwo co. Tu znalazłam w barku, jak w barku robiłam, to znalazłam taką niedopaloną świeczkę z zeszłego roku z tego zwianka. Więc ją sobie tutaj palę. Może się coś tam, na razie ma słaby ten płomyk, może to się roztopi i się będzie paliło. Tutaj igiełki są z tego, spadają ze sosny i chyba, nie wiem, czy ja to już mówiłam, czy tylko myślałam, że na przyszły rok chyba tej sosny nie będę dawała, bo po to dawałam to, ten Nobiles, żeby mi igiełki nie spadały, żebym tutaj wiecznie nie miała jakichś igiełek, nie? No. To na razie. No, moi kochani. Och, skończyłam z tym dywanem, więc już nie mam siły. Mam nadzieję, że jest równo wyprany, bo wiecie, najbardziej brudny był tak, jak się wchodzi i wsiada się w fotelu przy stole, nie? Także wiadomo, że na środku był czysty, bo był stół. Ale tu z boku, jak się wchodzi, tu między fotelami też było bardzo brudno. A najbrudniej niestety tu, jak jest z balkonu, bo tutaj mąż siedzi, a on co chwilę wychodzi na balkon. Wiecie, jak to pali, popiół leci, nie zawsze to tam zmiecie. Potem wchodzi w to i mi to wnosi na dywan. I to jest masakra, nie umiem go oduczyć tego. Teraz przez 1-2 dni pewnie się będzie pilnował. Może nawet będzie laćki ściągał, będzie wchodził na dywan, a potem znowu będzie to samo. Także mam nadzieję, że do świąt chociaż będzie jeszcze czysty ten dywan. Jeszcze trzeba go będzie odkurzyć. Na razie jest mokry, mogą być takie plamy troszkę, znaczy mokry, wilgotny, nie? Staram się, żeby nie był za bardzo mokry. No bo wiadomo, że na mokry to szybciej łapie po prostu. Się zastanawiam, czy tu, gdzie on siedzi potem, nie dać jakiś materiał, jakiś coś, jakąś starą poszwę położyć, żeby wsiąkała po prostu wilgoć, a żeby, no, żeby było wygodnie do siedzenia i nie wcierał z laćków. No bo laćki trzeba też umyć, wiadomo, no ale wyjdzie parę razy na balkon i będzie to samo, nie? No zobaczymy. W każdym razie dywan jest zrobiony, tylko teraz czeka, żeby troszeczkę od, przynajmniej z góry wyschło i żeby to odkurzyć. No, a teraz ja jestem padnięta. Na stole sobie też zrobiłam. Też sobie zrobiłam stół pod spodem, bo tam mam taką półkę. Zawsze się wszyscy śmieją, że ja tam wszystko kładę, że nic nie można wyrzucić. Że tam jest bałagan. Tam nie jest bałagan, tylko tam jest poukładane tak, że ja wiem, co tam jest. A to jest najważniejsze. No. A goście nie muszą wiedzieć, co ja tam mam pod stołem poukładane na tych
na tej półeczce. Tam po prostu mam różne gazety, różne zeszyty, co tam czasami zaglądam. No. No i zmieniłam sobie obrus na taki czerwony. Także mam tutaj tak dużo obrusów się może wydawać, bo ten obrus czerwony, on jest, on był właściwie jak był złożony stół. No i teraz na taki rozciągnięty, no to wiecie, to by mi po bokach brakowało i to by nie szkodziło, gdyby ten stół był ładny. Ale on, już mówiłam kiedyś, że przez to, że na działce była wilgoć i w ogóle, to on się zrobił tutaj nieładny. Są piękne kafle, znaczy mnie się podobają, komuś się nie muszą. Ale to już jest teraz tutaj brzydkie. Bo to kiedyś było, wam pokażę jakie. Bo tutaj o. To kiedyś było takie, nie? To już inaczej wygląda. No. Bo to jest ta środkowa płyta. No, także muszę mieć przykryty. No, ale tak sobie zrobiłam. Dostaliśmy w zeszłym roku, albo 2 lata temu, te podkładki od Dareczka. I tak zielone na tym czerwonym tle, to tak fajnie wygląda świątecznie, nie? No. W tle mam Ojca Szóstaka, bo sobie słuchałam. Tak mi się fajnie czyściło, jak wołał, pokaż nas, także, no. I tak tutaj to jest troszeczkę bałagan, ale zawsze, żeby był porządek, to musi być najpierw bałagan. No dobra, to na razie kończę. Potem pewnie się w kuchni zobaczymy, bo na razie muszę chwilę odpocząć. A jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że tam u nas zaczął znowu sypać śnieg. Cały czas sypie. Chyba jest na minusie. Już teraz tak tego nie widać, bo się już zaczyna szarówka robić. Ale sypie taki drobny. Przedtem większe płatki leciały, teraz taki drobny. No. Także biało za oknami, na dachach przyprószyło. To już tak człowiekowi tak bardziej świątecznie, zimowo. No, tylko żeby mi jeszcze te lampki zrobili tutaj. Ciągle nie mają czasu. O, Wiki tam idzie z paczką znowu, tą, którą musiała w sklepie odebrać. Tak akurat skończyłam, to się kawki napijemy razem. No tak, to tam by było na razie.
No i skończyłam to, co chciałam zrobić. Zaraz wam pokażę. Już przed chwilą troszkę widzieliście, ale tu był bałagan. Już tu troszeczkę posprzątałam. Za to wszędzie mam pełno brokatu. I taki jest niewianek, który będzie zaraz w dużym pokoju stał. No, tam u góry. I teraz mi się już tam nic nie będzie gryzło. Także zrobiłam. Do końca nie wiedziałam, jak to zrobię. Ale udało mi się to tak zrobić. No, to by było na razie. Za chwilę jeszcze wam to pokażę, jak to w dużym pokoju wygląda na meblościance. No i potem przyjdziemy sobie tutaj zrobić herbatkę. No i na krótkie gadu-gadu, nie? No, także zadowolona jestem. A do tego kielicha, bo tutaj mam ten kielich, do niego przyjdą bombki. Malutkie bombki, mam pełno malutkich bombek, ale muszę iść po nie do piwnicy, bo mam w takim wiaderku jak po śledziach czy kilowych. Tam mam takie właśnie różne bombeczki malutkie, drobniutkie. A tu mi się to tak właśnie marzy, żeby było pełno tych bombek. Kiedyś zrobiłam wszystkie bombeczki na tym, na wianku. I też to bardzo fajnie wyglądało. No ale teraz mam taki troszkę inny niż zwykle ten wianek. No i zresztą bombki na razie jeszcze, na bombki jest tutaj czas. Tu sobie dam bombki, dam sobie między te bombki potem też świeczkę prawdopodobnie. Tak, na tych bombkach. I to też będzie ładnie wyglądało. Może ten lżejszy, bo ten jest taki ciężki, ten świeczniczek na tilajty, chociaż on fajnie wygląda, bo jest gwiazdka. Ale on może pójść do czegoś innego. Do jakiegoś innego stroliczka potem gdzieś tam, co będzie stało ze świeczusią. A tutaj może dam ten właśnie, ten lekki, który był w tym kalendarzu adwentowym z tilajtami, nie? On jest taki leciutki i to on wtedy będzie fajnie wyglądał w tym. On się tam zgubi, nie będzie go tak widać, a jednak zabezpieczy, żeby się tam nic z bombką nie stało, nie? Zresztą to jeszcze zobaczę, to jest na razie taka moja pierwsza wizja, a potem zobaczymy, co to będzie dalej, nie? No, w każdym razie jutro, już dzisiaj nie idę po bombki do piwnicy, ale jutro pójdę i prawdopodobnie to tutaj jutro też zapełnię. No na razie sobie go tu położę, postawię, już go też umyłam. No a tutaj mam to do schowania piasek. Tu jest, to jest połączony ten piasek z Morza Bałtyckiego. Pomieszał się już troszkę z tym arabskim, co mąż przywiózł. Także mamy tutaj tak pół na pół, ale to już jest tak przemieszane, że to się po prostu przemieszało. Ale to wiecie, to nie chodzi o to, że piasek w domu mam, tylko to jest, po prostu to nam przypomina różne rzeczy, wspomnienia różne, to tak mąż pewnie jak ogląda te, jak tak to na stole stało, to mu się pewnie przypominało, jak on zbierał ten piasek i te muszle. Mam jeszcze dużo więcej tych muszli, mam je schowane na razie gdzie indziej, to już znowu na, jak się zaczynało lato, będę wyciągać to. To wam może pokażę tamte muszle też jeszcze. Także to było wszystko własnoręcznie zbierane muszle i dlatego do tego jest sentyment. I ktoś może powiedzieć, że ja mam pełną dupereli, ale dużo rzeczy ma po prostu swoje znaczenie i to musi być, bo jak się na to patrzę, to to przypomina dobre chwile. I to są moje duperele i to mi robi klimat w domu. Takiego ciepła rodzinnego. Jak się komuś podobają takie bardzo minimalistyczne wnętrza, no to niech sobie tak zrobi w swoim domu. No i też nic nikomu do tego, nie? Każdy ma swoje jakieś takie no, upodobania i każdy robi według siebie. No a to dlatego mówię, że kiedyś miałam taki komentarz, że mam pełno dupereli, wszystko do wyrzucenia, same śmieci na meblach. To już tak, wiecie. To tak jakby ktoś do was przyszedł w gości i wam zaczął wymyślać, że macie śmieci, bałagan albo coś takiego. No to już od kultury człowieka zależy, nie? No. A teraz idziemy powiesić ten, nie powiesić, tylko postawić tam na meblościankę ten wianek. On oczywiście, kolory w tym nie ma takie ładne, jak są w rzeczywistości. I jest jeszcze giętka ta choinka. Także fajnie to szło jeszcze układać. No bo to w domu to już jest suche. No, dobra, to by było na razie. Za chwilę zobaczymy, co dalej, nie? No i to teraz tak wygląda.
A z lampą, tak. Dodałam te lampeczki tutaj. No i tak to wygląda. No i witam Was wieczorem. Przechodzę tylko na chwilkę, bo podejrzewam, że tam znowu dużo tego wszystkiego mam. Mam nadzieję, że tym razem mojej lampy tutaj nie widać, bo ostatnio ciągle mi w kadr wchodzi. No. Przechodzę z herbatką. Dzisiaj mam tą zieloną herbatę z cytryną. Mąż wczorajszą herbatę, bardzo pięknie pachnie takimi owockami. Taką ma tą herbatkę. Zaraz, nie wiem, czy tutaj coś przeczytacie, czy nie. No i tak, ja jestem zadowolona, bo zrobiłam to, co miałam w planie na dzisiaj. Także dywan mam wyprany, ten stroik, znaczy się ten wianek już też jest zrobiony. Nawet jakbym tam nie dodawała żadnych lampek, znaczy się bombeczek czy coś, to już jest strojny, może być na teraz i już na święta. Może potem jeszcze dołożę jakieś bombeczki, bo tych bombeczek małych to mam bardzo dużo. Także to z czasem. No, mam już w planie jeszcze w tym tygodniu zrobić, wiecie, mam te łańcuchy takie różne, to już może gdzieniegdzie porozkładać. Prawdopodobnie jak mi się uda, to namówię męża i Wiki, bo oni są od lampek, żeby lampki na balkonie jednak już powiesili tam, bo już coraz więcej balkonów ma oświetlenie. Wiecie, nie musi się to jeszcze teraz świecić tak właściwie, ale żeby to już było, bo potem coraz bliżej świąt, to jest więcej roboty i różnie może być, niech to już jest. A tym bardziej, że chciałam drugie takie lampki, tam jest chyba 500 czy ileś tych lampek. Te na balkon jest 500 i na przedpokój też, bo kiedyś to były dwa takie sznury, kupiliśmy na balkon. To było 1000 lampek, ale to było za jasno, to biło w oczy, jak nie wiem. No i stwierdziliśmy, że to taka łuna szła, że tam z tamtej strony w tym bloku nikt nam nic nie zwrócił uwagę, ale nie wiem, czy z tej strony mają, wiecie, sypialnie czy coś, ale to na pewno za bardzo biło im tam te światło, nie? No. A poza tym sobie pomyśleliśmy, po co to ma tyle na balkonie świecić, jak to może w domu świecić. Bo to są zewnętrzno-wewnętrzne te lampki, to mogą być. I już w zeszłym roku mieliśmy je w przedpokoju, na cały przedpokój się dało, tak wiecie, owinąć cały przedpokój z nimi. No i tak chyba już w zeszłym roku też tak zrobiliśmy, że na te lampki różne łańcuchy tam zielone i ten tak zamiast girlandy to po prostu tak pozahaczaliśmy, żeby to już było w przedpokoju ustrojone, bo żeby potem tylko zostały te choinki, nie? No, żeby były tylko już choinki i tak powoli, powoli, żeby to już dekorować coraz to więcej. No a jeszcze w dużym pokoju, oprócz tego co Wam pokazywałam, to jeszcze też dałam do tego wazonu, już te liście jesienne wyciągnęłam i tam dam do wazonu, ale to Wam już jutro pokażę, już dzisiaj nie będę z tym chodziła, to jutro Wam to pokażę. No, jutro mam w planie okna umyć, chociaż u nas więcej śniegu dzisiaj zaczęło padać, jest już większa pokrywa śniegu. Mam nadzieję, że już trawnik będzie pokryty, no ale w sumie te okna to jest chwila, moment, nie wiem jak Wiki swoje okna, czy będzie to myła, czy nie, to jeszcze nie wiem. W każdym razie ja w dużym pokoju chcę zrobić i tutaj, tak żeby już okna były już świąteczne. No tutaj jeszcze wianek jest, ten adwentowy, niech on jeszcze jest. To tak parę dni przed Wigilią już powieszę ten świąteczny wianek. No, ale te okna chcę już umyć, przetrzeć, dać inne zasłonki i chcę moje gwiazdeczki, śnieżynki poprzyklejać na okno. Zależy, które to się jeszcze dają. Tam jest część takich, które się już nie chcą kleić, bo to one nie jest klej, tylko one się tak przyczepiają. I te część nich nie chce się już przyklejać, a część się przyklejało. No zobaczymy, które się przykleją, które nie. Jakbym tak dostała jeszcze kupić takie gwiazdeczki, to chętnie bym jeszcze kupiła, bo to nie było drogie, a to fajnie tak świątecznie wygląda, tak zimowo, tak inaczej.
na tych oknach. No, to to będę jutro chciała zrobić. No i jutro już bardzo możliwe, że po południu jeszcze będę leciała do sklepu. Musiałabym jeszcze do tej mojej hortensji zalecieć tam, bo też coś miałam sprawdzić, tym bardziej, że śnieg jest, to bym musiała tam iść, wiecie, zrobić wrażenie, że ktoś mieszka, no bo jak na śniegu to ślady widać, nie? No, chociaż oni tam mają, wiecie, ten alarm i połączenie tam z jakimś biurem ochrony, coś takiego, no ale prosiła mnie, żebym robiła wrażenie, że ktoś jest, nie? Żebym co jakiś czas tam przyszła, coś tam zrobiła. No, to bym też jeszcze musiała tam iść, no, także nie wiem, jak się z tym wszystkim wyrobię, bo zauważyłam, że już jestem powolniejsza, chociaż z dywanu dzisiaj jestem bardzo zadowolona. Udało mi się go bardziej wyprać niż przedtem, niż ostatnio. Także jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że mi się nie zabrudzi za szybko. Ręce to mnie, teraz już nie, ale przedtem to mnie strasznie tutaj ręce bolały. No ale już sobie posiedziałam troszeczkę po obiedzie, to wiecie, odpoczęłam chwilę. No i przyszłam tutaj do kuchni zrobić to, co widzieliście. Także teraz sobie herbatkę, ona już się chyba zaparzyła. No to pójdę sobie do pokoju montować ten film. Mam nadzieję, że będzie ciekawy dla Was. Może wczoraj nie było za ciekawie, no bo myśmy tak rozmawiały tutaj, to tak jeszcze się mogli czuć jak w Big Brotherze, nie? Faktem jest, że to miało tak być, że rozmawiamy sobie, ale fakt, że to było już bardzo późno i byłyśmy zmęczone, no to to jednak nie było tak jak chciałyśmy, żeby była taka atmosfera świąteczna przy pieczeniu pierniczków. Jeszcze będziemy piekli te maślane ciasteczka. Mam nadzieję, że wtedy już będzie troszeczkę inna atmosfera, bardziej wesoło. No i ja się będę teraz wybierała chyba w sobotę za karpiem, bo widziałam i w Auchan jest cena chyba z 16 zł. Nie wiem jak w tym Kauflandzie, bo jest, że jest w Kauflandzie, ale jeszcze cały czas ceny nie widziałam, jaka tam cena. A jest też gazetka z Carrefoura, ale w Carrefourze 20, nie, no około 20 zł, 21 czy jakoś tak cena za karpia. Troszkę by mi to było za drogo, tym bardziej, że w poprzednich latach było po 8, po 9 zł. Ja wiem, że to była bardzo zaniżona cena i ci hodowcy tych karpi narzekali, że za nisko, że im się to nie opłaca, ja to rozumiem, no ale kurczę, żeby od razu taka przebitka była, no to jak widzę w niektórych, Marek mi dzwonił, że w Leclercu była ryba na tym, na lodzie za, ile to on mówił? 30 zł za kilogram, no kurczę, no przecież to nie jest łosoś, to jest nasz karp, nie? No a takie ceny są, że jak z kosmosu i jak tutaj teraz ugotować z tego ryby, tą zupę rybną i w ogóle więcej tych potraw zrobić, jak to jest takie drogie. Wiadomo, że na Wigilię się tylko kupuje, znaczy nie tylko, ale przeważnie najwięcej się kupuje karpia na Wigilię, bo się robi i w galarecie, i smaży się na maśle, niektórzy w dzwonka kroją i tak robią, niektórzy w jakimś sosie szarym. Kiedyś próbowałam, ale to bardzo dawno temu, to już nawet nie pamiętam jak to robiłam, bo miałam wtedy problemy z żołądkiem i nie mogłam smażonego jeść i musiałam taki sosik mieć taki, no. Także próbowałam, ale jednak to nie było to, bo człowiek jest nauczony, że ten karp ma być na maśle smażony i wiecie, tylko w mące, bo nie wiem jak wy, ale my nie robimy w żadnej tartej bułce tego karpia, tylko jest posolony, popieprzony i tylko mąką opuszony i idzie na patelnię, nie? No, najlepiej jak jest masło klarowane, bo wtedy się nie przypala i jest fajnie. Tylko, że to masło klarowane już teraz też będzie miało cenę. Jak normalne masło jest już takie drogie, no to to klarowane, no to... No. Nie będziemy tutaj mówić o cenach na razie, bo mieliśmy się odprężać, mieliśmy fajnie spędzać czas. A jak tylko pomyślę o tych cenach, to mnie coś bierze, nie? I to nie tylko mnie, pewnie każdego z Was. No, także kończę już, bo ostatnio chcę mieć coraz krótsze vlogi, a są coraz to dłuższe.
Także kończę, dziękuję Wam za to, że oglądaliście, za ten czas, no i zapraszam na najjutrzejszy vlog. I życzę Wam przede wszystkim zdrówka, żebyście byli zdrowi, no i w miarę pogodni w duchu. No, wszystkiego dobrego, bajo bajo i pa pa, do jutra, pa pa. Na dworze słychać, jak tam szaleją dzieci, chociaż jest późna pora, bo już jest po 22, ale szaleją na śniegu. Nie wiem, czy dzieci, czy starsze dzieci, bo moja Wiki właśnie poszła też na śnieg z Kamilem, także... ale to chyba nie były ich głosy. Słychać co chwilę, słychać takie wesołe pokrzykiwania. Także młodzież, dzieci wykorzystują, że jest śnieg, bo nie wiadomo, czy to będzie do świąt, czy się to utrzyma, nie? No. Pa!